deixo os meus olhos. Wakacje, wszyscy podróżują. Edumaniak też. Ten Edumaniak będzie wyjątkowy, bo po pierwsze kręcony tam długo, a po drugie z zagranicy, bo jesteśmy w Lizbonie. Derramo a voz e o pranto que te canta com o meu canto. É por ti, só por ti. Bardzo nie lubimy podróżować na zorganizowane wycieczki, dlatego wszystko zawsze przygotowujemy sobie sami, a naszymi jedynymi przewodnikami są przewodniki. Tak się złożyło, że wiedzy i życia. Ten po Lizbonie, top 10, to jest jedna z serii, jedna z książek z serii. Razem z tą serią zwiedzaliśmy już i Wiedeń, i Berlin, a teraz Lizbona. Bardzo przydatny, bardzo konkretny, wszystkie podstawowe wiadomości tutaj możecie Państwo znaleźć. I jeszcze jedna zaleta. Jest bardzo mały i bardzo lekki. Można go zabrać praktycznie ze sobą wszędzie. No, ta zaleta to też od razu minus, bo jeżeli jest mały lekki, to znaczy, że nie ma zbyt wielu informacji. Ma informacje tylko podstawowe. Po więcej informacji musicie chyba Państwo zajrzeć. No, my lubimy znowu przewodniki wiedzy i życia, jak mówiłam, do większego przewodnika. Ciężko go ze sobą nosić, ale ja uwielbiam sposób, w jaki jest przekazana informacja. Jest tutaj coś na temat historii miejsca, jest coś na temat obyczajów, na temat kultury, na temat... Po prostu wprowadza nas w życie tego miasta. Nie tylko miasta. Czy wszystko, co w tym... Na razie, przez te kilka dni, wszystkie informacje się sprawdziły. Czy pozostałe się sprawdzą, dowiemy się już jutro, bo jutro ruszamy na wybrzeże. E canto e canto só para ti. Derramo a voz e o pranto que te canta.